witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przejedziemy się metropolią G7. Teraz jestem w Tychach i jadę trolejbusem numer B. Ja pierwszy raz jadę trolejbusem tyskim oraz autobusem metropolii G7. Do Tychów przyjechałem autobusem numer N10. Manem Lion City CMG. Co ciekawe, tyskie trolejbusy mają zapowiedzi przystanków z takim fajnym sygnałem. Tak fajnie czytał zapowiedź przystanków z takim sygnałem. Teraz jestem w trolejbusie numer B. Co dzisiaj trolino 12. Teraz jadę Ceso Arisel Trolino 12 poprzedniej generacji. Mam Fedę dogonić akurat. Dlatego w niego wsiadłem. Co ciekawe, te tyskie trolejbusy mają takie same kasowniki jak w NZK Oświęcim oraz PKN Tychy. Jak w tym autobusie, co jechałem wcześniej do Tychów. Na przystanku Tychy Harcerska. Jeszcze siedzę w tym Solarisie Trolino 12 linii C TLT Tychy. Będę wysiadać na Tychy Towarowa. I co ciekawe, ten trolejbus, którym teraz jadę, ma takie same barwy co MPK Lublin. Hala Sportowa. Jestem na przystanku Tychy Hala Sportowa.
Dobra, będę już wysiadać na przystanku Tychetowa-Roba. I tam poczekam sobie na D. Może będzie ten świąteczny. Do widzenia. Zobaczcie, jakie fajne barwy ma. Prawie takie same co w MPK Lublin. Już odjeżdża. A my czekamy na D. Teraz zobaczcie, jaka tutaj jest fajna zajezdnia trolejbusowa, autobusowa w Tychach. Dla PKM Tychy i TLT Tychy. Mamy główny wjazd. Co prawda mogłem też podjechać tym Solarisem Urbino 12.21, który właśnie teraz tutaj stoi, ale dobrze podjechałem C, dlatego że C przyjechał szybciej niż 21, bo 21 dojechał drogą okrężną. Zobaczcie, jaka fajna zajezdnia. Naprawdę muszę kiedyś do niej wejść, jak będzie jakiś dzień otwarty. Tutaj obok mnie stoi Solaris Urbino 12 mini 686 do Oświęcimia. Zrezygnowałem z przejazdu tym autobusem, bo do Oświęcimia akurat tym razem nie jadę. Tu jedzie autosan Sofii 12LR, to po prostu techniczny, a 686 do Oświęcimia. Teraz obok mnie jedzie kolejny autosan linii 273 do Mąkołowca. Ja czekam na D, bo to będzie na świąteczny raczej. Ja co prawda zrezygnowałem z wyjścia, bo to jest 686, ale może kiedyś się nim jeszcze przejadę, jak będę miał więcej czasu na przykład. Bo jakbym chciał tutaj 686, to bym pojechał właśnie do Oświęcimia wtedy. Wsiadłbym potem wtedy w jakiś MZK Oświęcim i bym pojechał na SKA 2. Teraz wyjeżdża jakiś wyjazd na linię Mercedes. Tylko ciekawe na jaką. Jakbym wtedy pojechał tym na Oświęcim wtedy, to wtedy potem bym pojechał tym autobusem MZK do przystanku Powóz PKB i potem wsiadłbym wtedy w SKR2, żeby dojechać do Kraków Sanktuarium prosto. Bo teraz mam bezpośrednie pociągi z Sanktuarium do Oświęcimia. Wtedy wsiadłbym w 686 i potem w MZK jakiś Oświęcim bym wsiadł, żeby pojechać do SK2 i SK2 do Sanktuarium. Okej, złapałem teraz świąteczny tyski trolejbus Solaris Trolino 12 na linii D. Zobaczcie, jakie ładne barwy ma od środka i lampki zamontowane w środku. Co ciekawe, ma inny gong. Świąteczny trolejbus akurat to ma gong z utworu We Wish You a Merry Christmas. Teraz posłuchacie go. Pierwszy raz jadę świątecznym trolejbusem. A tym bardziej w te Tychy.
Jest to oczywiście Solaris Trolino 12 czwartej generacji o numerze 40, co tutaj widzicie. O, jednak niestety ten Gongs Will Wish You a Merry Christmas jest zapowiedziany tylko wieczorowymi porami, jak tutaj lampki są zaświecone. Szkoda mi tego gongu. Bo tylko jak się ściemni, to wtedy można usłyszeć ten gong z utworu We Wish You a Merry Christmas. Teraz tutaj właśnie pani włączyła lampki. Pani kierowczyni, bo pani prowadzi autobus. To w środku mam włączone lampki, to gong pewnie też się zmieni na ten zapowiedzi świąteczny. Żeby to było to We Wish You a Merry Christmas. Na zewnątrz też się lampki już świecą świąteczne. Zobaczcie, jaki ładny kolorowy świąteczny trolejbus. Zaraz posłuchacie tutaj tego gongu. O, nie będzie w ogóle. Uwaga. O, nie będzie niestety. Niestety o tylko nocą jest dostępny ten gong przy zapowiedziach. Właśnie przed chwilą pani kierowczyni tego trolejbusu powiedziała mi, że ten gong to akurat właśnie jest tylko w Wigilię. Jakbym w Wigilię przyjechał, to spoko by było wtedy. Ale w końcu dobrze, że jeszcze pojeździłem. Dojeżdżam do przystanku Tychy Lodowisko. To można przesiąść się w pociąg jakiś. Ale my na razie pojedziemy do... na sam koniec może, na dworzec PKP. Zobaczymy jeszcze, gdzie wysiądziemy. Ale chyba na dworcu, bo mam bilet 24H plus kolej. Czyli na autobusy, trolejbusy, tramwaje i pociągi. Wtedy bym właśnie mógł nawet pociągiem jeździć kolei śląskich. Pas po region na odcinku Katowice Sławków. Wyjeżdżamy z lodowiska. Przez przystanek Wyszyński. O, tym świątecznym trolejbusem pojechaliśmy jednak na sam koniec na dworzec PKP w Tychach. To już jest przystanek końcowy, więc będę tutaj wysiadać. Wysiadamy już tutaj i idziemy na A. Widzenia. Okej, teraz pojadę A, co Solaris Trolino 12 poprzedniej generacji. Dobry, fajny trolejbus.
Zawsze jaki ładny ten trolejbus. Zaraz będziemy jechali do... na obiad. Bo wysiadamy na przystanku Hala Sport na hale targowe. Ja wysiadam na przystanku hale targowe. Będziemy jechać. Będziemy wysiadać na Tychy Hale Targowe, bo tam mam restaurację, do której mam iść na obiad. Już jestem na przystanku budowlanym. Okej, teraz pojedziemy FN27 WEB 002 z KSS4 do Katowic. Znowu będziemy jechać niebieskim elfem. Dzisiaj do Katowic też tak jechałem jako S3 Gipki Cuk. Ciekawe tam, czy da ten lektor, który jest taki sam jak w tym, jak w Płocku. Jesteśmy na stacji Tychy Aleja Bielska. Ja wysiadłem na samym końcu Katowica. Teraz pojedziemy Fliftem N75004 z kolejami śląskimi S1 do Gliwic i Świętochłowica będziemy wysiadać. Zobaczcie jaki ładny peron tutaj na tym dworcu w Katowicach. Co ciekawe, przy drzwiach mam tutaj miejsce, żebym sobie usiadł, żebym potem wiedział, że mam już wysiadać.
No to będziemy jechać. No to jedziemy do Świętochłowic, jedziemy tylko 3 stacje. Ale fajny ten pociąg. Rok temu jechałem nim akurat jako S3 Gipkicu, jak jechałem na MCK w Katowice, tam przy spotku, żeby zobaczyć ten polski samochód elektryczny Izera, jak rok temu byłem też. Właśnie mi chodzi o to, że ta pani akurat czyta tak samo w Płocku, jak w Kolejach Śląskich. O, będzie kontrola biletów. Zaraz też mogę pokazać. Pani ładnie czyta tutaj te zapowiedzi stacji w Kolejach Śląskich. Okej, dojechałem właśnie do Świętochłowic, to teraz idę na tramwaj. Zobaczcie, jaki ładny ten pociąg mnie odwiózł. Teraz jedzie dalej do Gliwic. Następną stacją będzie Ruda Chełmie, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice już. Ja idę teraz na tramwaj numer 17, bo muszę go złapać. Muszę tramwaj złapać numer 17 w kierunku Świętochłowice Polna. Okej, teraz jadę 17 Konstalem. Pierwszy raz jadę Konstalem Metropolii GZM. Co ciekawe, ten Konstalem moja mama jeździła kiedyś, jak była mała, do szkoły. My wysiadamy na Świętochłowice Polna na następnym. Nie jest to. Teraz jadę 7PSO2017N. Możliwość przesiadki na linię bezobsługową.
tym tramwajem jadę teraz siedzieć trasą, którą moja mama jeździła do szkoły. A to dźwięk kierunkowskazu włączonego. Mój ulubiony sygnał przy zapowiedziach. O taki, bo ten sygnał przy zapowiedziach bardzo mi się podoba. Ten sygnał zapowiedzi przystanku bardzo mi się podoba. To ten potrójny. Jak to z tramwajów śląskich tak czytają. Posłuchajmy jeszcze raz tego gongu zapowiedzi przystanku. Ten gong bardzo mi się podoba. Wolałbym, żeby taki był w Krakowie też. Cześć. Co ciekawe, obok mojego miejsca z przodu mogę sobie telefon naładować. Spójrzcie. Mam porty USB z przodu, jakbym siedział. Ja bym jeździł metropolią GZM. Posłuchajcie tego gongu przy zapowiedziach przystanku. Jestem przystanku Świętochłowice Mijanko. Co ciekawe, zapowiadają możliwość przesiadki jeszcze, jak w tej. Prawie że jak MPK Kraków. Obok mnie jedzie modelu z Beta i 9 do Chebzia w Rudzie Śląskiej. Niestety tramwaj modelu z Alfa się wykoleił, więc wszyscy musieliśmy wysiąść z siódemki. Więc teraz jadę autobusem numer 23. Z Solarisem Ubino 12 w kierunku przystanku Katowice Plac Wolności. Dobra, teraz jadę 0 Peson 2012N do Katowic już, dlatego że niestety mieliśmy chwilowy postój przy przystanku Chorzów to jest zajezdnia z powodu wykolejenia tramwaju. Będziemy jechać. Parki Śląskie.
Czas jadę sześć w kolejną PSA 2012 Mko. Tylko w takiej wersji nowej. Co ciekawe, PESA 2012 M benzynowej oraz PESA 2017 M ma silnik prawie taki sam jak w Iconiku u mnie w Krakowie. Teraz jadę 25, PESA 2017 M. Z przystanku Park Śląski, Ogród Zoologiczny. Przejeżdżam obok wesołego miasteczka, legendia Chorzu. Okej, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.